UNESCO, UNESCO do Puszczy. Ponieważ tak wychodzi na to, że byliśmy na liście przedstawienia. To, co mnie bardzo zirytowało, to, co spowodowało, że ja potępiam to przedstawienie dosłownie, nigdy nie tylko krytykuję, potępiam, to te elementy okazały się być stroną bardzo pozytywną dla tego kogoś, kto napisał recenzję w innym piśmie i uważa to przedstawienie za wybitne wręcz. O czym to świadczy taka To świadczy o tym, że że nie ma kryteriów, że kryteria, które powinny być wartością stałą, dzisiaj nie istnieją. Mówiąc językiem ulicy, po prostu rozjechały się. Jaki jest w związku z tym katalog krytyka teatralnego, krytyka kultury? Jeśli chodzi o teatr, zadaniem teatru, w ogóle sztuki, jest opisywanie świata, prawda? Ale na gruncie prawdy. Tak powinno być, ale nie jest. Zadaniem krytyka, który przychodzi do teatru i ogląda przedstawienie, które ma jakoby opisywać ten świat, powinien opisywać na gruncie prawdy, oczywiście opisywać w sposób przetworzony artystycznie, ale na gruncie prawdy. Więc przychodzi krytyk, ogląda to i opisuje z kolei to przedstawienie, czyli co robi? No opisuje, jaka jest idea główna tego przedstawienia. Musi wyśledzić, jaka jest idea główna tego przedstawienia. Jaka jest myśl inscenizacyjna i czy ona jest poprowadzona od początku do końca, czy ona się rozwija. Jaka jest gra aktorów, czy aktorzy budują postaci. Czy to są postaci budowane w jakiś sposób czytelny, rozwojowy. Co się dzieje, na przykład jakiś dramat się zdarzył na scenie, prawda? Postać powinna to przeżywać, powinna się rozwijać w danym kierunku. I to wszystko oceniamy. Mamy tam te swoje umiejętności, które nabyliśmy, czy to w szkołach, prawda, czy przez lata pisania. W każdym razie wiemy, o co chodzi. I teraz to, co my piszemy, idzie do widzów. Czyli proszę zwrócić na to uwagę, proszę księży, że, i proszę państwa, że jaka jest kilkustopniowość formacyjna, bo najpierw jest ukształtowana sztuka, teatr, bo tak jak już tutaj mówiliśmy, poprzez człowieka, prawda? I teraz w zależności od tego, jakie priorytety ma ten człowiek, czy jaki ma światopogląd, co jest dla niego najważniejsze, to ma odzwierciedlenie w tej sztuce, bo mówię w tej chwili o twórcy. Teraz jeśli chodzi o krytyka, co on zauważa w tym, co dla niego jest najważniejsze w tym przedstawieniu. Kiedy ja przychodzę do teatru, to dla mnie najważniejsze jest, i pewnie teraz oburzą się moi koledzy po piórze, koleżanki po piórze piszący, bo dla mnie najważniejsza jest nie forma, tylko dla mnie najważniejsze jest to, jakie jest przesłanie, o czym ten spektakl do mnie mówi, co chce mi twórca powiedzieć. I tu jest fundament. I w zależności od tego, czy ten twórca jest osobą, która buduje przedstawienie, buduje sztukę, buduje tam swoje życie, to już jest jego prywatna sprawa, ale czy buduje to, co dociera do mnie, na wartościach, czy na antywartościach? Bo w zależności od tego ten przekaz idzie dalej. No tak, ale ten przekaz buduje relatywizm wszechobecny, także. Tak, oczywiście. Powie, pani ma takie wartości, a ja takie mam takie wartości. Ale proszę księży, przecież, proszę państwa także, przecież dekalog jest ponadwieczny, prawda? Jest uniwersalny, wciąż jest aktualny, zawsze i dla wszystkich, nie tylko dla wierzących. To jest cała wykładnia naszego życia. Jeśli budujemy na dekalogu, jeśli wartości budowane na dekalogu mają odzwierciedlenie swoje w sztuce, to ta sztuka idzie do publiczności i to ma w jakiś sposób odzwierciedlenie także w postępowaniu ludzi. To może to jest zbyt skrótowo powiedziane, ale to oddziałuje. To, że ja widzę na przykład w teatrze, że po przedstawieniu takim jak no już ta osławiona klątwa nieszczęsna, prawda, coś obrzydliwego, przepraszam, czy na przykład Śmierci dziewczyna, ten słynny spektakl pornograficzny we Wrocławiu, na szczęście został już zdjęty, nie jest grany, bo jest nowy dyrektor, ale część, już tutaj zrobię takim tytułem nawiasu, część aktorów jest bardzo niezadowolona z tego, że pornografia już odeszła z teatru we Wrocławiu i obrzydza życie dyrektorowi Morawskiemu. Więc, że na przykład tego typu rzeczy są
są kształtowane. Czy nie to kino. Są po prostu kształtowane. To wszystko czyni człowiek. I ten, to, jak on czyni, zależy od jego, jak mówię, światopoglądu, od wartości, którymi on żyje. To, jak my oceniamy i co my widzimy w tym spektaklu. Jak powiadam, dla mnie najważniejsze jest przesłanie to, co mi chce powiedzieć twórca. I jeśli on mówi do mnie o czymś, co jest złem, ewidentnym złem, to ja tego nie przyjmuję do swojego życia. Odrzucam to i dlatego krytykuję ten spektakl. I bez względu na to, jaka będzie forma artystyczna, choćby była najpiękniejsza i najbardziej cenna, wartością dla mnie główną, podstawową jest to, co niesie w swoim przesłaniu. Natomiast przypuszczam, że ta rozbieżność w krytyce, w ocenie spektakli polega też na tym, że koledzy, którzy oceniają, krytycy teatralni czy krytycy w ogóle sztuki, krytycy artystyczni, biorą też pod uwagę, którzy na pierwszym miejscu stawiają właśnie formę. Formę, jaka jest forma. A nieważne, co ta forma niesie. Jeśli niesie zło, truciznę, niech sobie niesie, ale jest forma bardzo atrakcyjna. Atrakcyjna forma. Ojcze, poza pędy za chwilę. Jeszcze chodzi o to, że kolejność procesu twórczego, o czym najlepiej wie ksiądz profesor, polega na tym, że mam coś do powiedzenia. Niosę sobą jakąś myśl. Mam ideę, którą chcę przekazać innym, wiernym w kościele, czy na przykład no, w teatrze, czy jako pisarz, prawda, w literaturze, czy w plastyce. No, mam myśl, która mnie niesie. Chcę to przekazać publiczności, odbiorcom, więc szukam formy. Kolejność jest taka. Czyli najpierw jest treść, idea, a potem jest dopiero forma. Formy szukam. Formy znajduję albo nie znajduję, ale najważniejsze jest to, co, że chcę powiedzieć. A ja dzisiaj oglądam przedstawienia takie, gdzie jest forma, a treść, to jest nieważne, co tam wrzucę do środka. Znajduję formę, najczęściej musi być ona szokująca i prowokacyjna i skandalizująca i w tę formę wrzucam cokolwiek. A najlepiej jak wrzucę krytykę kościoła, krytykę narodowych pamiątek naszych, prawda, krytykę patriotyzmu, krytykę tradycyjnej rodziny. Bo to się odbija szerokim echem, a w dodatku nie rodzi konsekwencji. Ale nie tylko, jest to zgodne z poprawnością polityczną i tak zwanym podlizywaniem się, prawda, tym środowiskom, które decydują dzisiaj, a mianowicie środowisko lewicowe. Tak, tylko że tego typu spektakle siłą rzeczy są omawiane, no choćby u nas, prawda, Klątwa czy inne spektakle skandalizujące. W związku z tym jest jakiś rezonans medialny i o to też niektórym zapewne chodzi, ale trudno też przejść obojętnie wobec tego typu zdarzeń. A z drugiej strony, no można powiedzieć, jeśli mamy do czynienia z czymś takim, atak na rodzinę, atak na kościół, on jest bezkarny. Gdyby zaatakować inną religię, inną grupę społeczną, narodową i tak dalej, no to już moglibyśmy mieć konsekwencje. Bardzo prosty przykład, przepraszam, że wpadnę, ale bardzo prosty przykład mieliśmy z sytuacją we Francji z Charlie Hebdo. Przecież ten tygodnik, trudno nazwać tygodnikiem, trudno nazwać pismem, ten produkt, najoględniej rzecz ujmując, przez lata atakował wartości konserwatywne. Sama nazwa Charlie Hebdo, tygodnik Karolciu, prawda, był ironią z Charlesa de Gaulle'a i z jego polityki konserwatywnej, ale przede wszystkim on atakował w sposób bluźnierczy chrześcijaństwo, prawda, katolicyzm. Okładki tego pisma, ilustracje tam zamieszczane były no po prostu skandaliczne. Tego nawet nie sposób jest w żaden sposób ani wyrazić, ani wypowiedzieć. Natomiast faktycznie było na to przyzwolenie i dopiero w momencie, w którym nastąpił atak na islam, no islam zareagował oczywiście w sposób radykalny, nie mieszczący się w konwencjach prawa, ale z drugiej strony trzeba, myślę, przy tej okazji właśnie powiedzieć to, że cała ta sytuacja w Paryżu sprzed kilkunastu miesięcy, ona obrazuje rzeczywiście przekroczenie w sposób radykalny, ekstremalny granic wolności, tak zwanej wolności słowa, granic sposobu wyrażania się i tak dalej. Bo to są rzeczy, które absolutnie nie mieszczą się, nie powinny mieścić się właśnie w naszej przestrzeni. Czy w kulturze, jest tutaj pytanie do księdza profesora, możemy mówić o czymś, o czym często mówią twórcy, o wolności totalnej. Dopóki ty nie zobaczysz spektaklu,
spektaklu, dopóki nie sprosisz szerokiej publiczności, nie masz prawa wypowiadać się na, nie masz prawa protestować, bo nie widziałeś tego. Jak nie widziałeś pornografii na scenie, nie widziałeś obrażania papieża, co z tego, że to ma miejsce? Ty musisz pójść i to zobaczyć. No po pierwsze, myślę, że dotykamy tu dwóch niejako problemów. Z jednej strony takiego bezpośredniego doświadczenia. Ja nie muszę, powiedzmy właśnie, no być, załóżmy, w Syrii, obserwować na przykład mordów dokonywanych na chrześcijanach, żeby nie wiedzieć, że te mordy są faktami i żeby je jednoznacznie oceniać. Ja nie muszę być w Auschwitz, żeby wiedzieć, że tam dokonała się zbrodnia Holokaustu i zbrodnia nie tylko Holokaustu, ale zbrodnia na milionach czy setkach tysięcy przedstawicieli różnych narodowości, przede wszystkim Polakach, i żeby móc ocenić tę rzeczywistość. Ja nie muszę iść do teatru, żeby doświadczać pornografii, skoro wiem z różnych przekazów autorytatywnych i wiarygodnych, zresztą z przekazów samych twórców, że ta pornografia jest tam dokonywana. To jest pierwsza sprawa. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie doświadczać wszystkiego, żeby móc na ten temat się wypowiadać i reagować na rzeczy, o których wiemy w sposób niedoświadczalny, ale wiemy w sposób wiarygodny. Druga sprawa to jest ten mit absolutnej wolności. Mówię mit absolutnej wolności, dlatego że nie ma i nie może być systemu ani społecznego, ani politycznego, w którym wolność będzie miała charakter absolutny. No takie społeczeństwo byłoby społeczeństwem anarchicznym czy anarchistycznym, ale i tutaj nawet wiemy też doskonale, że po pierwsze taki twór jest nierealny, po drugie on byłby tworem prowadzącym do samozagłady. Przy okazji chciałbym jeszcze wrócić do tego bardzo ciekawego pytania, jeżeli mogę przez moment wrócić do tego pytania o to rozróżnienie polityki kulturalnej, czy powiedzmy sensu polityki kulturalnej. Oczywiście wielu kwestionuje zarówno sens polityki historycznej, jak i sens polityki kulturalnej, ale to są rzeczywistości, które niezależnie od tego, czy je uznamy, że one być powinny, czy że są, one po prostu istnieją i istnieć muszą. Bo czym to jest, księże profesorze? No właśnie, czym to jest? Ojciec tutaj wspomniał o tym, że no, polityka może być rozumiana, tak my ją rozumiemy w naszym środowisku, naszej uczelni, rozumiemy ją w środowisku tutaj naszej wspólnoty myślenia, że jest to roztropna troska o dobro wspólne. Ale wiemy też, że właśnie polityka jest rozumiana w sposób makiawelistyczny jako technika sprawowania władzy. I w tej technice sprawowania władzy liczy się każdy środek zakłamany, cyniczny, obrazoburczy, wywołujący wstrząs, wywołujący szok. Jeżeli tylko kultura może być takim środkiem. Kultura może być takim wyrazem. I wiemy, że ona takim wyrazem była i jest. I obserwujemy to właśnie naocznie, kiedy próbuje się chociażby w obecnej sytuacji podważyć te wartości, o których pani wspominała, za pomocą tak zwanej sztuki, a więc destabilizować społeczeństwo, destabilizować budowanie dobrej rzeczywistości, dobrej zmiany. To wszystko próbuje się po prostu na zasadzie pewnego szoku, wstrząsu zdestabilizować. Za pomocą zarówno kodziarstwa, za pomocą, prawda, różnych puczystów, prawda, śpiewających mniej lub bardziej udolnie piosenki, rzucających się pod samochody i za pomocą właśnie też tak zwanej kultury w postaci tych spektakli, o których mówimy. Z drugiej strony, jeżeli staniemy na gruncie tym rdzennym, tworzącym naszą cywilizację zachodnią, a więc na gruncie rozumienia polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne, no to musimy sobie powiedzieć, kultura jest narzędziem budowania tej troski o dobro wspólne, a więc kultura jest wyrazem wartości. I państwo, które kieruje się taką właśnie arystotelesowską koncepcją polityki, ma obowiązek, ma po prostu bezwzględny obowiązek tworzenia, sięgania po kulturę jako sposób budowania wartości tworzących społeczeństwo. I od tego rozumienia polityki kulturowej my nie możemy odejść. A jeszcze proszę. Chciałam dodać właśnie tutaj uprzejmie, że to, co ksiądz uprzejmie powiedział, że kultura wzmacnia też więzi międzyludzkie, oczywiście, prawda? To jest szalenie istotne, te relacje między ludźmi to właśnie dzięki kulturze się odbywają. W normalnym systemie, takim systemie, chodzi mi o kulturę, chodzi mi o teatr na przykład, byłoby tak, że publiczność, która obejrzała przedstawienie, wychodzi i na ten temat dyskutuje. A ja dzisiaj wychodzę z teatru i właściwie poza takim ogromnym zniesmaczeniem i takim
złymi myślami wręcz. Chcę jak najprędzej udać się do domu, bo nie mam ochoty rozmawiać, bo właściwie ja nie zostałam zainspirowana do jakiejkolwiek dyskusji, ponieważ przedstawienia, które oglądam, najczęściej są puste intelektualnie. Są postaci, które tam występują w tych przedstawieniach, są tym postaciom odjęta jest duchowość, czyli element transcendentalny jest odjęty człowiekowi, a bez tego człowiek nie spełni. Bo człowiek realizuje się, prawda, w tej triadzie. Duchowo, intelektualnie i fizycznie, i cieleśnie. A dzisiaj, no dosyć często tu i ówdzie, może bardziej dają twarz, czy są wykorzystywane twarze aktorów, zwłaszcza no, ludzi znanych. Czasami jest to może bardziej nawet celebryta już niż aktor. Oni mówią o państwie choćby totalitarnym, że wolność artystyczna jest zabierana w imię no, na przykład właśnie polityki kulturalnej, że no, gdzieś odcina im się fundusze, które do tej pory szeroko płynęły akurat na tę sztukę, którą oni proponowali. Przepraszam, wejdę ojców w słowo. Przepraszam bardzo, że się wcinam, ale... Ale to dobrze. Ale jest no, najbliższy przykład. Proszę księży i proszę państwa. Otóż niedawno odbyła się premiera warszawska, bo wcześniej odbyła się premiera w Poznaniu, spektaklu Malowany ptak. Według książki Jerzego Kosińskiego. Zresztą nie tylko według tej książki, bo tam są też utwory wykorzystane między innymi Grossa, jest też książka Jana Grabowskiego, wiadomego Pola Kożercy, no i inne. I zastanawiałam się, oglądając ten spektakl, zresztą naprawdę to jest recenzję, którą napisałam, dałam jej tytuł Pola Kożercza, fałszywka. Zastanawiam się, dlaczego właśnie dzisiaj wydobyto tę powieść, która wiadomo, że to była, o czym dzisiaj już wiemy, że to była mistyfikacja, że nie jest to powieść autobiograficzna, że nieprawdą jest, jakoby Jerzy Kosiński jako mały chłopiec doświadczał tortur, okrucieństw ze strony polskich chłopów na wsiach, bo wręcz przeciwnie, jego rodzice Kosińscy i mały Kosińscy, Kosiński, byli uratowani przez chłopów i przez księży. Kosińscy. Natomiast książka... Właśnie. Widzicie państwo, Kosińscy. Tak. No. Także proszę z nami, być. Proszę z nami być. Zastanawiam się, czemu ma służyć ten spektakl, prawda? Kiedy tak? Nie jest to prawda. Oczywiście próbuje się wykorzystać także w pierwszej części tego spektaklu. Próbuje się wykorzystać głosy publicystów, ludzi nauki, między innymi tam oczywiście takich, którzy jak gdyby tę prożydowską stronę prezentują, ale jest też na przykład wypowiedź naszego senatora w tej chwili, pana Żaryna, profesora Żaryna, że Polacy przecież ratowali Żydów w czasie wojny i mamy tego owoce, prawda, w Izraelu, przecież są pamiątki. Tak. I w Toruniu tak jest właśnie. Powiedzmy też o tym, że właśnie tutaj w Toruniu jest dokumentacja i są ewidentne dowody i ślady. No już tam Żydówko nie kręci ciągle. Jak zaczyna mówić, to od razu widać, że ona coś kręci. A jej to, że coś niezgodne z prawem. No to idź do innego kraju, jak ci tu nie odpowiada. I czy Cyganie umieją się jakoś dostosować, a ta nie może się dostosować, to niech jedzie do innego kraju, Boże. Także przeciąg dalszy nastąpi.